Impreza. Zadbaj o zdrowie. Hartuj się z morsami. Uważamy za... I wielkie brawa dla was. Dzisiaj impreza. Zadbaj o zdrowie, hartuj się z morsami. Planujemy dzisiaj troszkę atrakcji. Zaproszony jest Łukasz Szpunar, który będzie wprowadzał do wody pierwszych morsujących. Rekordzista Guinnessa w najdłuższym przebywaniu w lodzie. Będzie iluzjonista Marcin Narewski. Będzie podwójny mistrz Polski w żonglowaniu. Będą pokazy tańca przez grupę Beka Step i Zumba z Eleą Komorowską, no i wiele innych atrakcji. Odbywa się to przy połączeniu rad osiedlowych, czterech rad, które złożyły się na tą imprezę. Myślę, że wyszło bardzo dobrze, MOSiD naprawdę stanął na wysokości zadania. Jest tak wszystko dopięte na ostatni guzik, jestem bardzo zadowolony. Impreza jest finansowana z budżetu obywatelskiego. Pan Karol Sztejno podjął takie wyzwanie, zdobył odpowiednią liczbę punktów, głosów. No i to zadanie budżetu obywatelskiego wygrało. No, w takiej sytuacji, kiedy nie jest to stowarzyszenie, MOSiR podjął się zadania organizacji tej imprezy. Dosyć trudna to była organizacja, ponieważ no, musi być to organizacja, jak jest dwie osoby, to zawsze jakieś tam rzeczy do ustalenia wspólne są i nieraz są trudne, ale udało się. Masa moich ludzi była zaangażowana, więc bardzo dziękuję im za tą pracę, za profesjonalizm, bo bez nich tego by nie było. To, co Państwo widzicie tutaj, to jest zasługa pracowników MOSiR Łomża. Myślę, że takie imprezy są jak najbardziej wskazane. Musimy dbać o zdrowie. Zdrowie jest dla nas najważniejsze, więc hartujmy, dbajmy o zdrowie, hartujmy się z morsami i myślę, że ta impreza będzie bardzo udana. Stwierdziłem, że fajna impreza, warto przyjechać. Jestem propagatorem hasła Cała Polska morsuje i uważam, że też swoją obecnością mogę, powiedzmy, kogoś zainspirować, że może jakieś nowe osoby wejdą do tej zimnej wody, tak? Więc liczę na to. A może też jakieś osoby się bardziej inspirują, żeby od morsowania pójść bardziej w takie bardziej ekstremum. Tak więc jestem propagatorem zimna, morsowania, ekspozycji na zimno i moje takie miejsca, zwiedzanie, takie właśnie przyjazdy są pewną misją życiową, żeby właśnie, żeby wspierać i inspirować ludzi do morsowania. Rekordy Guinnessa są dość ciekawe, no, po prostu media się tym interesują, dlatego to wykorzystuję w taki sposób, że dużo akcji charytatywnych robimy i wspomagamy. Na hospicjum, na które zbieramy, udało się już zbierać ponad 200 tysięcy przez te akcje charytatywne, więc to mówię, to jest bardzo fajne narzędzie do pomocy. Chcę, żebyś przybliżył naszym widzom twoje dokonania. Cztery szczyty w shortach, mistrzostwa Polski w morsowaniu, później rekord Guinnessa 4 godziny 2 minuty w lodzie, później bieg przez Polskę w shortach od Złotego Stoku do Mielna 504 km w zimie w shortach. No i ostatni wyczyn to jest w pełnym zanurzeniu ciała łącznie z głową 54 minuty w lodowatej wodzie i dodatkowo to było pierwsze morsowanie przez stworzach, bo to się działo w samolocie podczas lotu Antonow An-2, takim samolotem leciałem. No i najnowsze wyzwanie, do którego się szykuję, to jest w styczniu, dokładnie 12 stycznia, czyli najdłuższe przebywanie śniegu. Będę w pełni zanurzony w śniegu, tylko głowa będzie wystawała i rekord do pobicia jest godzina 45. No to jeśli chodzi o naród, piękna rzeka, bo ja tu dość często przejeżdżam, ja w ogóle pochodzę z Mazowsza, konkretnie z Miska Mazowieckiego. Także te tereny mazowieckie i podlaskie znam. No tutaj mówię, w ostatnim okresie czasu dość dużo zjeździłem właśnie Mazowsze, urodziłem się. Natomiast Podlasie, potem Lubelszczyzna, Bieszczady, teraz właśnie jestem w drodze powrotnej z Bieszczad. Także też tam, mówię, w Sanie troszeczkę pokąpaliśmy się. Jest taka grupa, mówię, ludzi, którzy to preferują. I to, co Łukasz powiedział, bo również byłem na biciu rekordu Guinnessu przez Łukasza. Byliśmy również, braliśmy udział wtedy, jak pojechaliśmy, to był bodajże listopad, jeśli dobrze pamiętam. Byliśmy również na taka piękna akcja, to jest Zatoka Aniołów, to była 4.19, kiedy w Jeziorze Tarnobrzeskim braliśmy udział w kąpieli, w morsowaniu. No i potem kibicowaliśmy Łukaszowi, który oczywiście pobił rekord. Jak wchodzimy pierwszy raz do wody, jest odruch taki, jakbyśmy wpadli do przerębla, bo nasze ciało, nasz umysł, nie może sobie tego jakby poukładać w głowie, w ciele, że my wchodzimy do zimnej wody z własnych jakby
niewymuszonej woli po prostu, tak? I przez to mamy przyspieszony oddech, mamy taką panikę, tak jakby się wpadli do przeręda. Najważniejsze, jak wchodzimy pierwszy raz, wyrównać ten oddech, uspokoić się, wchodzić z takim tempem, żeby pomalutku ten oddech wyrównywać. Są takie dwa miejsca, które są cięższe do przejścia, czyli po pas i po klatkę piersiową. Wejść tak naprawdę na kilka minut na spokoju i wyjść po prostu, tak? Najprościej mówiąc, nie trzeba na początku kupować żadnych czapek, rękawiczek, neoprenów. Ja ogólnie nie używam tego. Jak ktoś chce, oczywiście może, ale nie trzeba też w to inwestować, bo też trzeba sprawdzić, czy to też jest dla nas. Na 10 osób, 8 osób morsuje, co wprowadzam, ale też wiadomo, nie dla wszystkich, tak? Trzeba po prostu sprawdzić. Na początku, czy to jest dla nas, a żeby sprawdzić, trzeba to doznać. Nie można mówić, że morsowanie jest dla mnie w momencie, jak nie próbowaliśmy. Tak jak mówię, jak lubimy pierogi, dlatego, że próbowaliśmy, albo jej nie lubimy. Ja na przykład pierogów nie lubię, jestem jednym z niewielu przypadków na świecie, co nie lubi pierogów, no pierogów nie lubię. Ale morsowanie kocham, bo spróbowałem. Trzeba po prostu to spróbować, zrobić ten pierwszy krok i wejść. I te wszystkie tłumaczenia, nienawidzę zimna, kocham ciepło, jestem cieplolubny, to wszyscy to samo mówią, więc mówię to samo, po prostu trzeba sprawdzić, wejść, przełamać się. Opór jest bardzo duży, ale jak wyjdziecie, to przynajmniej sprawdzicie, tak? Ale satysfakcja będzie ogromna, że coś zrobiliście, co było ciężkie.